Już pora. Wszystko w porządku? Tak sądzę. Widziałaś się z klerykami? Bez ciebie nie ma szans. Pokaż, co sprzedajesz. Pamiętaj, niczego nie rozdaję. Dowódco, nie dysponujemy wystarczającymi informacjami na temat technologii najeźdźców. Racja. Wiemy o wiele za mało, by wykonać jakiś ruch. Czy naprawdę są aż tak rozwinięci? Musimy ustalić, jak działają i myślą. Ich technologia z pewnością pomoże nam lepiej oszacować całą sytuację. W pobliżu bastionu dostrzeżono technologię najeźdźców. Zaleca się skan. Już zdążyłeś się rozejrzeć? Dobra robota, mały. Możemy wyruszyć natychmiast. Czekam na rozkazy. W porządku. Pokaż mi, gdzie wykryłeś technologię niebian. Przyjąłem. Za mną, dowódco. Technologia obcych w pobliżu, na północ stąd. Dobra, sprawdźmy to. To nie było wszystko. W gotowości. Proszę o potwierdzenie oryginalnego planu działania. To znaczy przygotowania Magalana przed nieuchronnym zagrożeniem ze strony świadomych? Potwierdzam. Szansa na znalezienie technologii spadła do poziomu bardzo niski. Znaleziony sprzęt stanowi element wyposażenia agitatorów. Brak innych urządzeń. Racja. Ich pancerze wydają się za mocne jak na zwiadowców. Zadaniem tych żołnierzy była prawdopodobnie instalacja nieznanej aparatury. Serio? A to dlaczego? Zaopatrzono ich w mini układy kontrolne zdolne do natychmiastowego działania w każdym środowisku. Przypominają systemy używane przez Albów do infiltracji obcej technologii. Albo podsłuchu, prawda? Na przykład pluskwy. Właściwa nazwa to chip kontrolny. Rozmieszczają więc te chipy w strategicznych miejscach na naszych ziemiach. Kto wie, gdzie zdołali je już podrzucić. To wyjaśnia, czemu ich ataki są takie skuteczne. Porównałeś ich technologię do technologii Albów. Czy to znaczy, że... Albowie i obcy wykorzystują podobną metodę przesyłu danych. Wreszcie dobra wiadomość, czyli nasz sprzęt może się z nimi połączyć. Kompatybilność danych obu systemów wynosi 85,9%. Warto to zapamiętać.
Dostarczyłeś mi cennych informacji. Szukaj dalej, mały. Daj mi znać, jeśli znów na coś trafisz, w porządku? Przyjąłem. Potwierdzam. Widzisz w ogóle, co się dzieje? Według mnie na to już za późno. Chyba zdążyli przystąpić do inwazji. Potwierdzam. O co chodzi? Co chcesz mi powiedzieć? Porządku, nie. Proszę o potwierdzenie, że świadomi i najeźdźcy to ten sam wróg. To muszą być oni. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie ma pewności. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. Chodź ze mną. Dobrze. Przecież klerycy oddali ci do dyspozycji swoje oddziały, gdy walczyłaś z Albami. Tak, cóż, liczy się tylko tu i teraz. Czasy się zmieniły. Orkoni potrafią porządnie załatwiać sprawy. Tylko to się liczy.
Nieźle. Dobrze. Ciekawe, czy cię pamiętają? Wątpię. Nikt już sobie nie przypomina, co zrobiliśmy podczas wojny. Jakby się to nigdy nie wydarzyło. W ziemi leży istna uczta dla Robali. Ci odwaliło, ty pieprzony gracie! Sprawdźmy jeszcze raz. Serwomotor? Na miejscu. Hydraulika? Działa. Wtrysk eleksu? Jest. Główny procesor. W
Skąd ja mam kurwa to wiedzieć? Jeśli będziesz gadać z braćmi zbyt długo, twój mózg zmieni się w papkę. Chwytają się tego stwórcy jak tonący brzytwy. Chyba skądś się znamy. Skąd mogę cię pamiętać? Poznaliśmy się w Hord. Faktycznie, w Hord. Wielu rekrutów szkoliłem właśnie tam. Wiesz, dopóki się jeszcze dało. Odnalezienie jednego przyzwoitego rekruta graniczy z cudem. Od razu przejdę do rzeczy. Zamierzasz nam pomóc, czy nie? Trafiłem tutaj, szukając noclegu. To wszystko. O to się nie martw. Załatwimy. Każdy, kto dla mnie pracuje, otrzymuje wikt, opierunek i godziwą dniówkę. Przemyśl to. Moje drzwi zawsze są otwarte. Sprawiedliwy ze mnie szef, zobaczysz. Zawsze mówię szczerze, nawet jeśli ma to zaboleć. Weź to. Pozwoli ci odbierać posiłki w kantynie. Jakieś wojskowe pomyje? Ja spasuję. Świetnie. Więcej dla naszych. Jeśli chcesz jeszcze o coś zapytać, wal, śmiało. Jax, co za niespodziewane w świętych progach. Czyżby w tych ciężkich czasach los znów pokierował cię do nas? Znów spotykamy się, gdy zbierają się nad nami ciemne chmury. Niewiele się zmieniło, odkąd połączyliśmy siły przeciwko wspólnemu wrogowi. Mówiłeś wtedy o nieuchronnej zagładzie ludzkości oraz o tych, którzy mieli do niej doprowadzić. Nie słuchałem należycie twych mądrych słów i teraz mi wstyd. Zapomnij o tym. Mnie również ogarniało zwątpienie. Najeźdźcy wciąż wznoszą swoje wieże zniszczenia. Właśnie przed tym próbowałeś nas ostrzec. Tylko czyny coś znaczą. Myślmy o przyszłości, o tym, jak zniszczyć wroga. Dokładnie tym się zajmujemy. Zadane nam rany zdążyły się zagoić. Zgromadziliśmy się i planujemy odzyskać dawną chwałę. Liczę, że mi pomożesz. Szukam lepszego sprzętu oraz dobrych instruktorów walki zbrojnej. Rozumiem. Ubyło ci sił, jakimi niegdyś dysponowałeś. Wojna z Albami znacznie nas wszystkich osłabiła. W przyszłości sytuacja może się tylko pogorszyć, zamiast się poprawić. Wszystko to działo się 6 lat temu. To już nie mój problem. Ugryzło mnie jedno z mrocznych stworzy najeźdźców. Zaraziło mnie czymś. Stępiły się przez to moje zdolności bojowe. Muszę nad nimi znów popracować. Od zera. Chciałbym cię wesprzeć, ale obecnie powinienem dbać o własną frakcję. Brak nam czasu i środków, by cię szkolić i udostępnić ci nasz oręż. To... szkoda. Jesteś dla nas kimś obcym, a nam potrzeba skupić się na sobie. Co za tym idzie, mocno zaciskamy pasa. Przyprowadziłem ze sobą Zołzę. Obecnie działa jako... posłaniec Morkonów. O tak, Zołza. Pamiętam ją. Dowódczyni, która mężnie poprowadziła swe oddziały przeciwko Albom w Ignadonie. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy klerycy naprawdę dali się wyrzucić z Hord w Ignadonie? Tak wam na nim zależało. Tak, to jedno z wielu dźwiganych przez nas brzemion. Wspominamy tę stratę z bólem. Postęp technologiczny, jaki nastąpił w Hord. Lecz gdybyśmy tam zostali, najpewniej wszyscy byśmy zginęli. Jedna z twierdz najeźdźców wylądowała dokładnie u wejścia do miasta, niszcząc niemal wszystko.
Czy to dlatego opuściliście hord? Ponoć albowie, po tym jak już się zjawili, spuścili wam taki wpierdol, że uciekaliście, aż się kurzyło. Wasz słowa. Niczego nie neguję. Takiego dokonaliśmy wyboru. Inaczej nie zdołalibyśmy przetrwać. Ha! Podkuliliście ogon, gdy tylko zwęszyliście kłopoty. A mimo to ci głupcy ryzykują dla was życiem. Przybyłeś tu wyłącznie po to, by nas obrażać? Obrażać takich tchórzy? Strata czasu. Wasza żałosna, blaszana armia niebawem i tak zmieni się w kupę złomu. Jeśli nie za sprawą albów, to bez wątpienia z powodu chmar stworzeń rozsyłanych wszędzie przez najeźdźców. Dość tego! Koniec rozmowy! Proszę, mamy towarzystwo. Chodź tu! Tutaj jestem! Wiecznie trudno się zabierać. Tylko... nie zdobują się na nasz leżący atak. Wszystko zostało zniszczone. Jebany kleryk wysłał na nas maszyny. Musiałaś go prowokować? Trzymasz jego stronę? Przecież ciebie też zaatakowały. To ty byłaś celem. Ja tylko stałem im na drodze. Nieważne. Wszystko w porządku? Tak sądzę. To twój pomysł na negocjacje? Wkurzać wszystkich, aż się na ciebie rzucą? Ej, wal się! Nie mój problem, że ludzie nie mogą znieść odrobiny szczerości. A gówno prawda! Po prostu szukasz okazji do rozruby. Czy prosiłam cię o jebaną opinię? Niewiarygodne. Postaraj się tylko bardziej uważać, dobra? Szczęście kiedyś nas opuści. Dobra, dobra. Dam ci znać, gdy będę gotowa na spotkanie z następną frakcją, w porządku? Teraz chcę poćwiczyć i trochę odreagować. Chyba cię nie przekonam. Daruj sobie. Wszystko w porządku? Tak sądzę. Chodź ze mną. Jasne. Muszę się skupić.
Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Hej, chwila. Tak, do ciebie mówię. Nigdy cię tu nie widziałam. Cóż, bez względu na to, po co tu przebywasz, klerycy niezwykli odprawiać ludzi z kwitkiem. Wiedz jednak, że mam obowiązek przedstawić każdemu podróżnikowi nasze zasady. Nie tolerujemy tu burt i kradzieży. Rozumiemy się? Spokojnie, moja droga. Dobrze to słyszeć. W takim razie może cię oprowadzę. Niewiele się tu dzieje. Dam radę na chwilę opuścić posterunek. To co? Jeszcze jakieś pytania? Jeśli się zgubisz, wiesz, gdzie mam posterunek. Gromadźcie amunicję, którą wciąż można znaleźć. Składujcie... Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie widzisz, że jestem zajęty? Ej, ty! Identyfikator masz? Jasne. Świetnie. Jak będziesz gotowy, wpadnij po swój codzienny przydział. Każdy dostaje jedną standardową porcję. No, wykwintnym daniem bym tego nie nazwał, ale sycącym owszem. Jesteś głodny? Teraz nie mam dla ciebie czasu. Zostaw mnie w spokoju. Ciałka, młody. Jeśli rozglądasz się za ciuchami na co dzień, to trafiłeś w dobre miejsce. Oferuję niezbyt wiele, ale jestem pewien, że coś na ciebie znajdziemy. Pohandlujmy. Jasne. Pohandlujmy. Jasne.
Cześć. Co masz dobrego? Jasne. Cześć. Co masz dobrego? Oczywiście. O, hej! Co masz dobrego? Tak, jasne. O co w tym chodziło? No, nieźle. Dobrze. To się przyda. Hej, jestem gotowa na kolejne spotkanie na szczycie. Kto tym razem będzie próbował nas zabić? A może chcesz pogadać z Kają? Ona też dowodzi jedną z frakcji, pamiętasz? Nie, berserków zostawię na koniec. Najpierw zajmę się albami. Co oznacza, że musisz załatwić mi rozmowę oko w oko z Eleksetorem Ekromem? Dlaczego nie załatwisz tego sama? No jasne, wtedy nowa wojna z albami wybuchnie natychmiast, bardzo mądrze. Ech, nie wydajesz się zbyt przekonana. Zamknij jadaczkę i zabierz mnie do Ekroma. Z tego co wiem, większość czasu spędza w ruinach w Ignadonie. Niewiele mi to mówi. W drogę. Wszystko w porządku? Tak sądzę. Pierwszy etap naszej długiej podróży mamy już za sobą. Szósta siła poczyniła pierwsze kroki, ale wciąż czeka nas najcięższa praca. Jestem pod wrażeniem, Jax. Wiedziałem, że dasz sobie radę, ale twoja skuteczność robi wrażenie. To dlatego ty, znaczy hybryda, zawsze posyłał mnie na najtrudniejsze misje, tak? Zgadza się. Jak widać, mimo upływu lat, nie wyszedłeś z wprawy. I bardzo dobrze. Twoje umiejętności będą nam bardzo potrzebne.
przede mną jeszcze długa droga. Tyle trudnych sytuacji. Inni planują narzucić przyszłość mojej rodzinie i mnie. Znów mam jednak porządną broń i czuję się gotów na spotkanie z kolejną przeszkodą. Szósta siła jest już w grze i wkrótce da się poznać jako poważny kandydat w walce o Magalana. A czy mi się to podoba, czy nie, stałem się jej częścią. Nie wiadomo zbyt wiele, jednak nadchodzące dni pokażą, jaką rolę odegram w wojnie przeciwko najeźdźcom. Do tego czasu kosmiczna flora niebian rozprzestrzeni się na coraz większym obszarze. Ani się obejrzymy, a znajdziemy się w obcym świecie pełnym stworzeń, które albo nas zmienią, albo zniszczą. Moja infekcja, mroczny eleks, powoli bierze górę. Zaczynam odczuwać pierwsze skutki choroby. Muszę niebawem wrócić do zdrowia, inaczej nawet nie doczekam pierwszych prawdziwych walk. Powinniśmy pomówić o twojej infekcji. Badając mroczny eleks, dokonałem niepokojącego odkrycia. Teraz jestem już pewien, że bez odpowiedniej kuracji ostatecznie przeobrazisz się w niebianida. Minęło mnóstwo czasu, a ty ustaliłeś tylko tyle? Ale z ciebie baran. Jeśli sobie życzysz, zaaplikuję ci środki przeciwbólowe. Ale raczej to kiepski pomysł. Wtedy wystarczy chwila nieuwagi i zaraza rozłoży cię całkowicie. Wolimy unikać takiego ryzyka. Świetnie. Opracowałem metodę ekstrakcji poszczególnych fragmentów DNA z zakażonych obiektów. Potrzebuję więc jak najwięcej zainfekowanych istot, aby przeprowadzić dalsze pomiary. Właśnie na tym należałoby się teraz skoncentrować. A co ze mną? Przecież choruję. Moje DNA nie pomoże? Chodzi o próbki pobrane ze stworzeń, które już zmutowały. Co więcej, byle jaki niebianid do niczego mi się nie przyda. Rozmawiamy o okazach termoaktywnych. Upoluj je i skorzystaj z rzeczonej metody, by pozyskać z nich materiał genetyczny. Jakieś wieści z frontu inwazji niebian? Na razie panuje względny spokój. Pewnie przygotowują się do poważniejszych manewrów. Na ten moment bardziej martwią mnie Morkoni. Prawie już o nich zapomniałem. Są nieprzewidywalni i stanowią ogromne ryzyko w naszej wojnie z niebianami. Zwłaszcza ich patriarcha, Wiktor. On jest najniebezpieczniejszy z nich wszystkich. Powinieneś z nim porozmawiać. Spróbujcie dojść do porozumienia. Trudno wyobrazić sobie teraz coś gorszego od ich nieprzewidzianego ataku. Czy chcesz mi donieść o czymś jeszcze? Otrzymałem raporty od naszych północno-zachodnich sąsiadów. Wygląda na to, że klerycy stracili kontrolę nad własnymi oddziałami. Ich siedziba zostanie wkrótce zaatakowana przez grupę wadliwie działających robotów.
Postaraj się je powstrzymać, zanim obrócą zamek kleryków w stertę gluzu. Porozmawiaj z Tialgiem o naszych działaniach obronnych. Przed nami jeszcze długa droga, zanim odpowiednio się przygotujemy. Próbki materiału genetycznego termoaktywnych niebianidów? Skąd ja mam wiedzieć, co to w ogóle znaczy? Sprawa niewątpliwie wydaje się skomplikowana. Ale w gruncie rzeczy jest całkiem prosta. Chodzi tylko o replikację komórek. O to, jak trwale i czynnie przekształcają się zakażone jednostki. Najlepszych danych do badań dostarczą mi obiekty, których transformacja przebiegła szybko i sprawnie. Pomogłoby mi to zaoszczędzić wiele czasu w trakcie analizy mrocznego eleksu. A tego przecież nigdy za wiele. Wystarczą nawet fragmenty skóry, łusek czy ekskrementów, pod warunkiem, że będą pochodzić z wysoce termoaktywnego źródła. Przesłałem już stosowne informacje na twój adiutor. Wskażę ci obszary najprawdopodobniej zaludnione przez potrzebne okazy. Właśnie tam skieruj się na poszukiwania. Co, jeśli nie nawiążę porozumienia z patriarchą Wiktorem? No cóż, postaraj się za wszelką cenę, by do tego nie doszło. Wróć, kiedy zbierzesz pierwsze fragmenty DNA. Im szybciej będę mógł się nimi zająć, tym wcześniej przedstawię ci wyniki badań. Pamiętaj, że twoja silna wola to nasz największy atut. Właściwie tylko ona zdoła nas ocalić. Więc zadbaj o nią. Super! Albowie z Ignadonu to ci z Lodowego Pałacu? Bardzo się zmienili od czasu wojny z wolnymi ludźmi i wiele nauczyli. Dowódco, znalazłem kolejne chipy kontrolne. Ateris, okolica krateru. Arem, taboa, immeredium. Prośba o powtórzenie. Co? Znaleziono chipy kontrolne w Ateris. Niesamowite. Powinniśmy przetestować ich kompatybilność. Czego potrzebujesz, by przejąć kontrolę nad tymi chipami? Wirusa? Specjalnego algorytmu? Jeszcze czegoś innego? Za mało informacji, by przeprowadzić rzetelną analizę. Dlaczego mówisz mi o tym dopiero teraz? Odpowiedź na ostatnie pytanie oparta na wzorcu faktycznym. A jaki stopień pewności pozwoli ci uznać coś za fakt? 80%? 90%? Wartość graniczna zależy od natury pytania. Tak, właśnie o to mi chodziło.